Traktujmy mita związanego z Kitty i z Katie w Piggy The Rise of Isolation, ale to jest niedorzeczne, co tu się odwala z tą grą. To jest według mnie niedorzeczne. To powinno zostać wywalone stąd. No teraz żeśmy tutaj przedostrzelimy. Teraz będziemy Kitty testować. Zaraz wracam. Teraz idziemy po Kitty. Ja coś sądzę, że nie będą brzmieć identycznie. No już macie wynik. No one nie brzmią zbytnio identycznie, ale brzmią tak samo. No brzmią prawie tak samo, bo Kitty przedłuża to brzmienie. No i Hitsanda ma z niższym jakby pitchem, tak jakby. Pitching tego Hitsanda w wykonaniu Kitty jest niższy niż w przypadku Katie. I jeszcze ten jumpscare, brzmienie jumpscara się tak wydłuża, zobaczcie. No, tak, więc możemy lekko ten mit potwierdzić, no ale w przekonaniu, że one nie brzmią identycznie, to będę miał zmuszony go jeszcze uprawdopodobnić, tak jakby. Dobra, czyli tak jakby potwierdzam ten mit, a z drugiej strony...